Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Origins. Postanowiłem, że zajmiemy się dzisiaj w dalszym ciągu wątkiem głównym, ponieważ tutaj za bardzo nie ma zadań pobocznych, także powinniśmy teraz udać się do Memphis. I czy jest jakaś sensowna, szybka podróż? Okej, niekoniecznie. Z tego względu będę musiał tutaj się przenieść i dopiero stamtąd będzie można jakoś się tam po prostu przedostać. Tymczasem jeszcze będziemy oczywiście się rozglądać z jakimiś aktywnościami pobocznymi typu kamienne kręgi, posągi Ptolemeusza lub coś innego do zrobienia. Ponieważ no, chciałbym tutaj jednak z tej gry wycisnąć możliwie jak najwięcej. A tymczasem Zenek. No, po prostu pojedźmy sobie na wielbłądzie. Będzie pewnie ciekawiej niż gdybyśmy to robili pieszo. Chodźmy z tego względu, że to będzie szybciej. Akurat Memphis jest trochę oddalone, ale to nic, zatrzymy tam w miarę szybko. Per Ousir, co to jest? Aha, to zobaczymy terena żelaznego nieopodal, ale póki co chcę uniknąć z nim konfrontacji i w sumie być może też się za jakiś czas cofniemy do Aleksandrii i zajmiemy tamtejszym łowcą. W sumie to by nie było takie głupie i można by tak było zrobić. Pewnie udałoby nam się wyeliminować tych wszystkich łowców. Obóz odkryty, ale to nie jest duża budowla militarna, to jest tylko fort. No okej. Okay. Tutaj się może pokręćmy. Tu mamy cztery zadania do zgadnięcia. Z czego jest jeszcze stół w jednym z miejsc. Więc to też może nam dostarczyć paru nowych wyzwań. Tymczasem zbliżamy się już do znacznika. I Memphis jest już naprawdę blisko. Okej, jest nowy region odkryty. Region Memphis. Proszę, 2-3 punkty synchronizacyjne. Jakiś kamienny krąg? Nie widzę. Ale są zadania. Mamy tu szybką podróż dostępną, ale jesteśmy jeszcze tyle blisko tego punktu z zadaniem pomocą, z do niego się udamy i dopiero wtedy się przeniesiemy. To właśnie miałem mówić, że zmierzamy się na smacie do Memphis, że już pewnie za chwilę będziemy w jego pobliżu. Nawet tego, jak się okazało, nie zdążyłem powiedzieć, bo już tam byliśmy. Tak czy tak, póki co pomówmy z tym człowiekiem, rybakiem? Ok, muszę się wspiąć. Czemu to jest niedostępne? Po prostu muszę usiąść najpierw, ok. Would you accept me as a traveling companion? I will take a new title. How about Tutmose the Fearsome? I travel alone. Of course. Have you heard about the palace? Crocodiles swarm its halls. Terrible. So many deaths. I am hired to slaughter the beasts, but someone is pouring blood into the water to frenzy them. And you want my help? Oh, yes, yes. You will shrug off a crocodile's jaws as most men would a gnat's. Kill crocodiles near the palace, and I will award you half my fee. What do you say, Magi?
I am good at killing crocodiles. I knew I could count on you, Medjay the Mighty, Medjay the Majestic, Medjay the... never mind. There is a hidden cave near the city's northern limit. Meet me there tonight. No dobrze, niech mu będzie. Cave rhymes with brave. Missed that one. Udamy się tam więc wtedy, kiedy o to nas prosi. A tymczasem Memphis, to mamy na bardzo blisko obcego. Czyżbyśmy mieli w końcu jakąś pierwszą konfrontację? Też w sumie może udałoby się na nim jakieś wesołe skrytobójstwo wykonać. I wtedy właściwie wszystko mamy z głowy. Memphis. It is beautiful. But it stinks of the battlefield. Or a tomb. No, ładne miasto, trzeba przyznać. Okej, okay, on tam poszedł. A my tu mamy synchronizację. Gdzieś to widziałem stół kreślarski. Są zawiadomień, dobra. Pójdziemy więc tędy. Od razu. Memphis, you tremble with the pangs of execration. Memphis, the city of the ancient gods. Tak, znowu klątwa. Pójdźmy sobie na ten stół i przy okazji załatwmy sobie synchronizację. Świątynia Pata. Okej. Okay. Jest tu gdzieś papirus. I podejrzewam, że synchronizacja będzie tutaj powyżej po prostu. To nie może być daleko. Górę bajek. Śmiało, nie krępuj się. Tutaj patrzę, gdzie to mogłoby być, ale... chyba trochę wyżej jeszcze. Okej, ten widok jest spoko. A teraz tak, synchronizacja. Trochę na prawo. Okej, jest tutaj. Więc po prostu zróbmy. Świetny widok na Memphis. I chodź, Senu, gdzie jest ten zwój, mi pokaż lepiej. Już wykryty. Nie ma źle. Też zobaczcie, jeżeli byście mieli jakieś ścinki na YouTubie, to ja obserwuję, że trochę wam może ciąć nagranie, nie wiem czemu. Z tego powodu mi to działa dwa razy płynniej niż to widzę na podglądzie. Ale mam nadzieję, że jednak to będzie znośne do oglądania. I najlepiej, że tego sami nie odczujecie. Okej, tu jest ten stół, to na niego teraz sobie pójdźmy. No to właściwie zaczekuj skok wiary. Prosto na siano. Teraz został, tam jeszcze jest skarb jakiś. Może uda się przy okazji to zgadnąć. W sumie byłoby to bardzo spoko opcją. Gdzie jest ten skarb? Tu? Okej. Niech będzie. Tu mamy stół nasz. Weź wszystko. Pytanie, na ile jest to klątwa, na ile czyjeś po prostu celowe działanie. Dzieci ulicy zadanie. I tutaj synchronizacja. Póki co jeszcze, wiecie, pozbieramy sobie wszystko ładnie. I dopiero wtedy ruszymy z zadaniami. Tutaj widzę, że jest. Speak to the priests he mentioned in his note. Aya's nose is finer than mine. She could uncover the origin of the smell in a moment. Ty też widzę, że jest właśnie ten łowca tutaj przy nas. Może przy okazji uda nam się go położyć.
No i w sumie to by było takie fajne rozpoczęcie eliminacji łowców od jednego z raczej silniejszych niż słabszych. Więc moglibyśmy z nienacka go zaskoczyć. Po prostu zgładzić. Więc naprawdę miasta w starożytnym Egipcie wyglądały no świetnie po prostu. To jest szkoda niestety, że z upływem czasu one wyglądają nie tak już dobrze jak obecnie, ale to co mamy obecnie naprawdę jest godne podziwu. Tak akurat Egipt ma tego pecha, że jest to kraj w większości mocno pomorzony przy pustyni. Przez ten piasek powoduje, że wszystko blaknie. I są tak kolory ulegają utraceniu. Okej, okay, czyli minęliśmy się z obcym. No dobra. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Otóż może być taki odcinek, w którym po prostu będziemy eliminować łowców. Tylko i wyłącznie. Bombal, a ty gdzie? No, bajek. Przyspiesz trochę kroku. The farther you run, the worse it will go between us. Młody chyba ma nas za nic, no ale... Okej. Okay. A puść konflikt. Ach. Ci starzyńcy go chyba uratowali. Ale bo to po prostu... A nie, do Washington. Nam kibicuje. Oni już nie żyją, młody. Najpierw znajdźki jednak. Przeszukaj. Pomówmy z nim. Did you bring me here to get rid of these bandits? Sure did. I'm extremely smart. Everyone says so. How did a smart boy like you get tricked into working for bandits? I don't work for them. This mean old lady locked up a bunch of us kids. She makes us steal for her. Locked up? Yeah, my sister was going to save us, and she said to meet her in the shipyard by the river. But she never came. Will you look for her? I'll steal you an apple. Hey, you don't need to buy my help. It is yours for free. What is your sister's name? Kawit, and mine's Ifri. If you find Kawit, tell her I'm mad at her. Pomóżmy mu w tym układzie, to jest tylko dziecko, jakby nie patrzył. No i chyba nie ogarnął do końca, że to co robi jest tak średnio właściwe. Jednak póki co zajmijmy się naszymi obowiązkami. Po prostu sobie robimy prom do Synaju. Nie no, aż tak to nie. Póki co zajmijmy się synchronizacją scenu na początek. A dopiero później. That ship will not sail anytime soon. Czyżby to była Kawit przy okazji? An oil seller. You may have seen Kawit. You break my pots, I break your face. No, kogoś jest tak trochę wściekły. Okej, okay, zap się tędy. Powinniśmy mieć to w pobliżu. Headed to Thebes? Mine is the fastest barge on the Nile. Okej, po tym maszcie. Bajek, tu masz maszt. I właś. Nie ma co się obijać. Teraz tędy. Okej, mamy to, ale myślałem, że skoczy po prostu trochę płynniej. Świetny widok na Nil. I tu jest pula zadań pobocznych, z tego co widziałem. Tu sobie więc spojrzę na to, może coś wypatrzę, ale nie.
Tutaj nic nie ma. Ale wiemy, że to musimy coś zrobić. Teraz tu jeszcze pójdziemy. I sobie to zadanie przy okazji zgadniemy. A teraz skokwiadę pewnie do wody. No bo gdzie indziej w sumie? Tu się być może sobie przejedziemy. Właśnie chciałbym na początku właśnie sobie zorganizować synchronizację wszystkich punktów w danym obszarze, a dopiero później zająć się resztą, bo często jest tak, że gdy mamy jakieś zadanie poboczne, bo główne, to po prostu sprawniej jest, jeżeli udamy się tam od punktu szybkiej podróży, niż jeżeli tam idziemy po prostu na pieszo. Okej, tędy chyba nie przepłyniemy. Na płotko Zenku. Ale tędy już powinniśmy dać radę się przedostać. Okej, tędy się wespniesz, czy nie bardzo? Chyba nie bardzo. A tędy już bardzo. Blessed Amon. What an idiot. Dobra. Uspokój się. To będzie jakąś biedniejszą część Memphis. Ale no nie można odmówić, że jednak widoki też mają dosyć takie do przeżycia. Nie ukrywam, że jeżeli to jest biedniejsza część Memphis, no to jednak mają tutaj sporo zieleni i dostęp do wody. A to im niewątpliwie ułatwia życie. I mają o wiele łatwiej niż choćby mieszkańcy Siwy. A to już coś. Okej, bajek w górę. Ja do końca teraz w górę skoczyłeś. A ten ty może dasz radę. Już prawie jesteśmy. Okej, teraz tędy. Okej, to też nawet ładnie wygląda. Synchronizujmy. Chyba jeden z niewielu punktów, gdzie nie musimy kucać, żeby dokonać synchronizacji. Okej, tu jest piekarka. Jeszcze ją odwiedźmy. I zajmiemy się wątkiem głównym może. Chociaż delikatnie powierzchownie. I później będzie mogli tu się zająć utrapieniami mieszkańców. Tu jest łowca w pobliżu. Bajek od tędy i dasz rady. On jest rzeczywiście blisko. Ale może jakoś po prostu zaskoczę. Fresh feasty breads! Breads in all shapes and sizes! Bread in the shape of the double crown! O, nie jestem udem. Hello, friend! Bread for your sweetheart? No, thank you. Why do you speak a curse under your breath? The magician who sold it to me said I must recite it 200 times a day. Since I cannot recite while I sleep, I do it while I work. Though it is hard to get any baking done without my taster. What happened to your taster? Gods bless the regime. They arrested him for not paying the tax on spices, and now I am out of cinnamon. Looks like you need more than a magician. The regime presses even a poor baker so hard. Dobra, pomożemy jej. Helping her would be a stretch. Ale gdzie ten łowca? Czy to się oddalił od nas kawałek? No i skorzystajmy z tego. Na początek wątek główny, a później dopiero zadanie poboczne. Ciekawe, kto jest tutaj oszczurem i kogo musimy się pozbyć.
And her bread smells delicious. Tak, to niewątpliwie. W sumie może lepiej, że nie oddają zapachów, bo podejrzewam, że to pieczywo jest jedną z niewielu rzeczy, które by dobrze pachniało. Biorąc pod uwagę, co się dzieje w Origins. Okej, okay, tutaj. I tu mamy zejście, bajek, zeskocz po prostu. Brawo. Tym razem się nie bałeś. Póki co nie będziemy ich zabijać. O tym musimy po prostu porozmawiać. I nie ma co przykuwać ich uwagi do nas. Perhaps we forgot some part of the ritual. I will vomit if I hear more. Have no doubt of this. If our child dies, I die. No, my lotus, do not speak like that. I must go to the seer's house. Leave me be. High Priest. I'm sorry. I have come to seek the lizard. Oh, the lizard. One more affliction for Memphis. The city withers in the darkness of a curse. Disease, pestilence, the poisoned stink of the air. The ape is ghoul sickened nearly unto death. Gods have abandoned us. The people look to me for guidance, but I am as lost as they. Push! Apis! How have we wronged you? Push! The curse touches even my own house. My wife, Timotep, has miscarried 3 times this year. She's with child again, but if she loses a fourth... Hey. I will look into this curse. My wife's seer can help. His house is to the southwest. If the gods are responsible, I will kneel beside you as they strike us down. Słuchajcie, no jest w Memphis o wiele gorzej niż myślałem. Tutaj, jeżeli już opadają no, symbole bogów, przykładowo Apis ma właśnie byka jako swój symbol, no to coś się naprawdę dzieje niekorzystnego. Okej, pójdźmy, chciałem pójść dołem, ale niech będzie. Znaczy naprawdę nie mam ani ochoty, ani sił walczyć z tym, by bajek chciał współpracować z nami i normalnie schodzić. Także co mi szkodzi? To jest ciekawe, co nam powie ten wróż. Mam nadzieję, że jeszcze mam jakieś sensowne informacje i że to nie on będzie jaszczurem. Dobra, wejdźmy sobie. Grow, O light! Come forth, O light! My child! Oh! You have come at last. Who is this man? He is the deliverer. Many years I have waited for him. What? Quick! Help me dream my child away from death! Let us proceed with the ritual. Bring me the cauldron! I am the master of secret things! No tutaj widać, że kobieta jest zespodowana, żeby urodzić. Także no, pomóżmy jej po prostu.
So Thys, reveal yourself here today and answer me without falsehood. Let your eyes be opened. Devoid of moisture, come forth from the stream. So Thys, let their eyes be opened. Let your eyes be opened. O kurde. Co się tak było z tą mieszanką tego wróża? Co tu się właściwie dzieje? Okej, ławcy są na naszym tropie. No dobra, ale co z tego w tym układzie? Must keep my bearings. Jesteśmy znowu podczas burzy piaskowej. Mamy scenu. To miejsce rytuału. What is this god's forsaken place? O co z tym chodzi? Czy to jest sen? Is there? What is that? Some kind of tomb. Mapa niedostępna. Okej, jest ciekawie. I must keep moving, or be swallowed by the desert. Tu nie mamy nawet ani musu, ani senu. To musi być jakaś wizja w tym układzie. Ale tutaj no, cokolwiek jestem wyważę, to daje mocnego kopa. Też abym zakończył, że to my właściwie niczego nie widzimy. That shadow. That is the soul eater. Ok, jakiś pożeracz dusz. No to ładnie. Obyśmy nie musieli z nim walczyć. Bo nie mamy żadnej broni, także... ...who guard your portals, who swallow souls and who gulp down the corpses of the dead. Walka z... What a journey I have made. The things I have seen. I am but one of you. Walka z pożarem byłaby naprawdę ciężka bez broni. A to kto, jaszczur czy ten kapłan? A czy wróż? Co tu się dzieje? Ktoś idzie z sercem bajeka, chce złożyć się w ofierze i przelatuje scenu, która zmienia się w łuk i strzałę. Okej, i strzały. O co tu chodzi? Anubis, Lord of the Dead. Did that crazy old fool poison me? Niewykluczone. Poison. Ci za to ci za tylko na środku i chyba przez jakiś czas. Okej, to może być problematycznie.
I am he who drives off the destructive one. Ponieważ sama chcemy gdzieś się ukryć. Jesteśmy nastawieni na ataki. So Apep can be hurt. Dobra. Zniknął. Jest w pobliżu. You will not devour my heart. Czy my to zobaczymy z boskim pożeraczem dusz po prostu? Bra, protect me! Okej, czy jeszcze może nas zaszarżować? Chyba jak wstawaj. I take the bow! I sweep the sky with it! Nie, tego się naprawdę nie spodziewałem. Kurczę, to ciznę mamy. Za plecami. A przed sobą węża. He's weakening. You will not devour my heart. To niech słabnie szybciej, Bajek. Kurczę. I am he who knots the cord and lashes the shrine together. Tu jesteś. No to powinniśmy wygrać. Ale może to nam chwilkę zająć po prostu. Napadaj, gadzie. Teraz stąd, tak? I take the bow! I sweep the sky with it! Im mniej ma punktów w życiu, tym częściej na nas szarżuje. That doesn't it! Okej, nic to. Ach, to pudło. Czyli wychodzi na to, że ona nie mogła kozieckę donieść, bo wróży po prostu ją truł. Świadomie lub nie, ale jednak. Okej, okay, druga faza walki. You will not claim me, destructive one. A przynajmniej jeszcze nie teraz. Strzelaj, szybko. Kurczę, zejdźmy stąd może. Dwa... Myślałem, że zdążymy po raz czwarty strzelić, ale nie zdążyliśmy. Dwa... On za chwilę padnie. Nie powiem, walki z bossem się tu naprawdę nie spodziewałem. Weźmy sobie tu cisny przede wszystkim. I zwolnijmy. Tu nie ma sensu się spieszyć. Spokojnie i sumiennie. O, co się z tym okiem będziemy w wodzie? Było blisko. Ale bardzo dobrze przetrwaliśmy. Gdyby mniej ma punktów, tym jest trochę trudniej, ale... Powinniśmy dać sobie radę. No, lecz się, Bajek. Czy już nie możemy? Ok, so leczymy się poprzez trafianie tego pożeracza. No dobra.
sobie on też już pada. Za chwilę będzie. I will destroy you! Po nim. Die, Soul Eater! Jeszcze jeden. Be gone! Swim to the pool of Nut! To coś jeszcze mamy, jakąś skrzynkę. Chociaż może z jakiś kamień równie dobrze. W sumie ciężko stwierdzić, o co z tym chodzi. To chyba jego serce. I have traveled through the tomb, dark and lonely ground. I am here now. I have come. Tylko gdzie jest Kemu? Gdzie jest nasz bąbelek? I co ważniejsze, gdzie my jesteśmy? Senu, what do you see? Chyba się Bajek wybuca z tego wpływu napoju. They are returned, safe from him who would close their eyes in darkness. My child lives. Praise to the gods. What do you see? Your enemy and hers are the same. Refuse. The temple food, he who prepares it, poisons your womb with flesh of the dead. Go and slay the poisoner and lift Memphis out of evil. Czyli chyba wszystko jest jasne. Praise to him who will deliver us all. Moi drodzy, w tym odcinku to na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Nie spodziewałem się, że będzie taki odcinek. W sensie, że zajmie nam tyle czasu i że tyle się będzie działo. No, a tylko na plus. Tak czy tak, widzimy się za chwilę w kolejnym odcinku. Krał dla was. Do zobaczenia. Pa, pa.